19 sierpnia przeszkoleni wolontariusze zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Pokaz improwizacji teatralnej odbył się w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc w starej dzielnicy Kraśnika. Pokaz przygotowany przez młodzież zorganizowany został przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku. W imprezie wzięli udział uczestnicy projektu Pogotowie Zabawowe. Spektakl był okazją do zaprezentowania umiejętności zdobytych przez młodych aktorów podczas warsztatów improwizacji teatralnej, które odbyły się w siedzibie Centrum Wolontariatu 9 i 10 sierpnia. Pokaz improwizacji teatralnej był podsumowaniem warsztatów, które odbywały się przez 2 dni. Prowadzone one były przez osoby, które są w grupie teatralnej, improwizacji teatralnej No Potatoes z Lublina, przez Anię Skorek i Kamila Choinę. Uczestnicy, którzy brali udział jako aktorzy w tym też przedstawieniu, to są młodzi wolontariusze, którzy w ramach projektu Pogotowie Zabawowe będą chodzić na oddział dziecięcy, projektować się z dziećmi i młodzieżą. W ramach projektu Pogotowie Zabawowe, które jest współfinansowane z Komisji Europejskiej w ramach Młodzież w Działaniu. Improwizacja teatralna jest formą komediową, w której publiczność decyduje o tym, co chce zobaczyć na scenie. Widzowie podają swoje sugestie, a aktorzy mają za zadanie je realizować. Improwizacja nie jest sztuką łatwą. To forma, która rozwija wyobraźnię i uczy błyskotliwych reakcji. Umiejętności nabyte podczas zajęć z pewnością przydadzą się młodym wolontariuszom podczas pracy z dziećmi w szpitalu powiatowym. Centrum Wolontariatu zaprasza na kolejne zajęcia w ramach inicjatywy Pogotowie Zabawowe. Już 7 i 8 września odbędą się warsztaty plastyczne, po których uczestnicy projektu przystąpią do ozdabiania oddziału dzieci i młodzieży Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Centrum na ulicy Klasztornej 3 lub pod numerem telefonu 696 344 505.